Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało do jedzenia. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak ten, który mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli mówi nam o mądrości. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów. Ta księga była napisana po niewoli babilońskiej, kiedy naród doświadczył wielkiego upokorzenia niewoli, kiedy nie mieli swojej państwowości, kiedy byli na wygnaniu. To właśnie powstają te księgi mądrościowe, między innymi Księga Przysłów. W tej księdze słuchamy, słyszymy piękną pochwałę dla mądrości. Jest to piękne literackie ujęcie, spersonifikowanie mądrości. Mądrość autor Księgi Przysłów porównuje do kobiety, która jest tak mądra, że buduje swój dom na 7 filarach. Przygotowuje ucztę i na tym ucztę zaprasza innych. O mądrości również mówi święty Paweł w liście do Efezjan, jak słyszeliśmy, postępujcie nie jak nie mądrzy, ale jak nie mądrzy. Często w naszej kulturze utożsamia się mądrość z wiedzą. To nie jest to samo, bo można mieć ogromną wiedzę, ale być człowiekiem niemądrym. Dziś do wiedzy mamy dostęp bardzo szybki, bo przez internet szybko możemy dowiedzieć się o pewnych rzeczach, ale czy jesteśmy mądrzejsi? Czy jesteśmy mądrzejsi? Mądrość budujemy przez całe swoje życie, kiedy wsłuchujemy się w tego, który jest słowem prawdy, czyli Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia, która jest kontynuacją tego, co słyszeliśmy przez ostatnie niedziele. Czytaliśmy, słuchaliśmy Ewangelii świętego Jana, 6 rozdział, który jest mową eucharystyczną. Ten rozdział rozpoczyna się od rozmnożenia chleba, kiedy Pan Jezus karmi 5 chlebami, 2 rybami tłum ludzi. Ludzie są tak zafascynowani, że chcą go wołać królem. Jezus odchodzi, ale kiedy go znajdują, Jezus mówi do nich takie bardzo ważne słowa. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Bo bliższa koszula ciała jest tak, że jeżeli coś otrzymuje, co ma wymierny efekt, to, że mogłem się nakarmić chlebem, na którym nie musiałem pracować, to jest piękne. Ale mówi, zabiegajcie nie o ten pokarm, który myślę, ale o ten, który ma na życie wieczne, a który doda wam Syn Człowieczy. I dalej mówi w tej mowie eucharystycznej Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. W tej mowie eucharystycznej, którą ja notuję w 6 rozdziale swojej Ewangelii, jakby przygotowuje wszystkich do tego, co się ma wydarzyć, czyli do Eucharystii, w której my dziś uczestniczymy. Oni tego nie rozumieli. Oni mieli prawo nie rozumieć, bo Jezus mówi, że będą spożywać Jego ciało. Faryzeusze i uczeni w piśmie mówią, jak przecież będziemy spożywać Twoje ciało? Przecież my doskonale wiemy, skąd jesteś. Znamy Twoich rodziców, gdzie się wychowałeś. I dzisiaj słyszymy tak bardzo ważne słowa. Zaprawdę powiadam wam. Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia.
na poziom fizyczny jest po to, żeby podtrzymać to swoje życie doczesne. Natomiast to Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne. Czy my mamy tego świadomość? Czy my mamy świadomość wartości i wielkości Eucharystii dla każdego z nas? To pytanie powinien sobie każdy z nas zadać, jak tu siedzimy. Bo często zdarza się, przecież słyszymy po wysunałach, nie byłem na mszy świętej, nie byłam na mszy świętej. Czym dla mnie jest msza święta? Sobór Watykański mówi bardzo pięknie, że Eucharystia jest źródłem, z którego czerpiemy wszystkie siły i moce, a równocześnie szczytem, jest początkiem i końcem, czyli czymś najważniejszym w życiu każdego chrześcijanina. Zostało ukute w szkole katolickiej pod Paryżem, stało się hasłem.
olimpiada, hasło olimpiady, ukute w szkole katolickiej i rozpoczęcie olimpiady, gdzie proponuje się właściwie symbole katolickie. Ale nie tylko wielkie Leon byli bohaterami tej olimpiady. Między innymi Rozowa Pytańska z Brazylii, z skateboardingu, która wychodząc na podłom, kiedy otrzymuje medal srebrny w języku migowym, powiedziała: Jezus jest drogą, prawdą i życiem. W języku migowym. 16-letnia dziewczyna. A na Facebooku napisała słowa z Cieni od złego. Napisała tak: czyż nie rozkazałem, bądź mężny i mocny, przetomieniu się tu nie lękaj. Jestem z tobą twój Bóg. Wszędzie na podwórnie pójdziesz. 16-letnia dziewczyna. Ona potrafiła znaleźć się w sytuacji, jak święty Paweł, nie są złe. Wyszukujcie każdą stosowną chwilę, żeby pokazać, kim dla mnie jest ten Bóg, bo takie są dzisiaj dni. Mnie urzekła historia naszych dwóch bliźniaczy, niedaleko od Starnowa pochodzące Ola i Natalia Gałuskie, które wspinały się na ściance. Ola zdobyła brązu na olimpijski. Urodziły się obydwie bliźniaczki w 2001 roku. Jako wcześniaczki na początku 7 miesiąca. I wydawało się, że nie przeżyją. Kiedy mama zapytała Jadka, pielęgniarki Jadka mojej córki, pielęgniarka odpowiedziała: jeszcze żyją. Lekarze powiedzieli, że jeżeli już chodzą, nie będą wiedzieć, nie będą chodzić. Urodziły się obydwie. I Ola zadała na olimpiadzie brązowy medal. Nie miały chodzić. A w ciągu 6 sekund 15 metrów na ściance przebiegła po to, żeby zdobyć brązowy medal. Niezbadane są drogi boskie. I właśnie my, słuchając tego wszystkiego, patrząc na pewne rzeczy, uczymy się mądrości Bożej, którą Bóg nam daje. Nie możemy przychodzić obok pewnych faktów, które obok nas się dzieją obojętnie. Nie musimy pewne rzeczy w jakiś sposób też odczytywać właściwie jako znaki, które Bóg nam daje, abyśmy mogli tymi znakami żyć i dawać również świadectwo. Bo jak powiedział święty Paweł, dni są złe. Wyzyskujcie każdą stosowną chwilę. Jeszcze nawiążę do naszych pielgrzymów, którzy byli, była tylko garstka na Kalwarii, ale byli. Oni pokazali, że są wierni temu, że pójdą do Matki Bożej, pójdą duszkami. Jakoś co roku wykruszamy się z tych pielgrzymów. A może to potrzebne jest, żeby teraz dać świadectwo naszej głębokiej wiary i przekonania, że żyjemy tymi prawdami, że jesteśmy ludźmi mądrymi, ponieważ czerpiemy z tego wielkiego daru, który wyjechał nam Jezus Chrystus. Ponieważ wierzymy głęboko w te wartości, które Bóg nam dał i objawił. Dziękuję serdecznie wszystkim pielgrzymom, tym, którzy byli. Księdzu Jaskowi też, który doszedł tam z wielkimi stratami, ponieważ ogniaty mu się tak robili, że do tej pory chodzi i kuleje. Ale to jest właśnie ten wysiłek, to wyrzeczenie i to pokazanie swoją postawą, swoją osobą tego, że jestem wierny Bogu, jestem mądrym człowiekiem, który potrafi budować swój dom na 7 kolumnach i przygotowywać ucztę. Amen. Podczas pielgrzymki robiliśmy postoje, bo trzeba było trochę odpocząć. Całe nasze życie jest pielgrzymką. I msza święta jest takim postojem, takim oddechem, takim właśnie nabraniem jak gdyby nowych sił do tego, żebyśmy szli dalej. I to jest piękne w życiu i te doświadczenia pielęgnujmy w swoim życiu, a na pewno dojdziemy do wyznaczonego nam przez Pana Boga ostatecznego celu. Przypominam, że jutro o godzinie 8 msza święta w intencji zmarłych pielgrzymów o łaskę miłosierdzia i dar nieba dla nich, kto może, zapraszam.